Tego 2 lipca powitamy pierwszego Twista, który odbędzie oficjalną taką trasę promocyjną, powiedzmy. Natomiast tego dnia również wróci na tory zgodnie z rozkładem jazdy. W związku z tym przed nami trochę rewolucja, bo faktycznie tramwajów na torach nie było przez wiele, wiele miesięcy. W związku z tym przede wszystkim teraz nasza praca nad bezpieczeństwem mieszkańców. I dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Uruchomiona zostanie linia tramwajowa numer 1, czyli linia kursująca w relacji Wieprzyce-Silwana. Pamiętajmy o tym, że te tramwaje nie kursowały po ulicach naszego miasta prawie 3 lata, także domyślamy się, że większość osób, które poruszają się po drogach, zdążyła zapomnieć już, jak to jest współdzielić przestrzeń drogową z tramwajem. Dlatego też Miejski Zakład Komunikacji przygotował specjalną akcję informującą o powrocie tramwajów i ta akcja powoli się rozpoczyna. Będziemy informowali poprzez ulotki, będziemy informowali poprzez specjalnie nagrany spot, będziemy również informowali poprzez materiały umieszczane na naszej stronie internetowej oraz wykleimy kilka reklam na tylnych powierzchniach autobusów, które będą informowały o konsekwencjach kolizji z takim 40-tonowym tramwajem. Pamiętajmy, że te tramwaje, które wyjadą na ulicę miasta, czyli te tramwaje PESA Twist, są to tramwaje 2 razy cięższe niż dotychczas eksploatowane przez MZK tramwaje, więc kolizja z takim tramwajem będzie bardziej dotkliwa. Pojawia się oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, uprzedzające o tym, że w danych miejscach będzie tramwaj, także praca dla miejskiego inżyniera ruchu, dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji i dla samych urzędników, bo tramwaje wracają jeszcze na, może nie na teren budowy, natomiast na teren, gdzie jeszcze będą trwały dodatkowe prace związane z remontem trasy Kostrzyńskiej i Sikorskiego. Cały czas prowadzimy te jazdy testowe i te jazdy testowe są nam notorycznie utrudniane przez parkujące samochody na torowiskach. Także apelujemy do osób, które pozostawiają samochody na torowiskach. Torowisko to nie jest odpowiednie miejsce do tego, żeby pozostawić swój samochód na nim. Pamiętajmy o tym, że koszt takiego pozostawienia samochodu na torowisku to jest około 600 zł. 300 zł to jest mandat i 300 zł to jest koszt odholowania samochodu. A w 90% przypadków pozostawienia pojazdów na torowisku niestety kończy się to odholowaniem samochodu.